Cześć! Z tej strony Antek Syrek Dąbrowski i chciałem was serdecznie zaprosić. Oczywiście to nie. Siemano, z tej strony Bartosz Zalewski. Daliście się nabrać, jak ostatni frajerzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim komentarzu do własnych nagrań. Audio na dodatek. Ciekawe, jak to wyjdzie. Pewnie nie najlepiej. Tutaj będę się starał przedstawić wam kolejne odcinki podcastu, który realizowałem w ubiegłym roku dla OpenFM. Nazwaliśmy go Tak, czyli nie. Szybka informacja na temat tego, skąd pochodzi tytuł. Nie pamiętam. Może kiedyś tak mówiłem, albo ktoś mi zwrócił uwagę i stwierdziłem, o, nada się na tytuł. Gdzieś to wszystko się zagubiło, no i potem co? Muszę bronić tego pomysłu przed obcymi ludźmi. W każdym razie, cieszę się bardzo, że możemy się teraz tutaj spotkać. Wiem, że niektórzy z was narzekają na player OpenFM, który jest udostępniony. W pełni rozumiem. Tutaj zdradzę małą rzecz. I ja w ogóle nie słucham niczego. W ogóle, ja nie słucham Polaków. Nie tylko w wyborach moralnych, ale też fizycznie po prostu. Bardzo mi obmierzła ta mowa i dlatego nie chcę mieć jej w uszach. Ale czemu nie? Pogadam z ludźmi i czasami z nimi nawet porozmawiam. W takim wypadku zgłosili się do mnie wspaniali ludzie z Patronite, zgadali z OpenFM, a potem spotkaliśmy się w sympatycznym budynku przy ulicy Żwirki i Wigury i tam zrealizowałem 8 odcinków tego podcastu, którego pierwszy odcinek zaraz przesłuchacie tu na YouTube. Oczywiście wstawię też na odpowiednim momencie taką, żebyście mogli odpalić to bezpośrednio, a to służy tylko temu, żebyśmy w sumie mieli jakiś powód do wrzucenia tego na YouTube. Oprócz tego, że chcę ponownie to zmonetyzować i zarabiać słodkie, słodkie pieniądze. No i ten player co? W każdym razie, w pierwszym odcinku zaprosiłem dwóch bardzo fajnych dżentelmenów, którzy prowadzą podcast Podcastex. Oczywiście nazwa oparta na rodzaju dysku, który rzuca nim Predator. Panowie Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski od kilku już dobrych lat szturmem zdobywają najwyższe szczyty podcastingu w Polsce. No, jest to oczywiście tytuł godny uznania, ale ja ich bardziej cenię za to, że rzeczywiście przykładają się do swojej pracy bardzo sumiennie i w ramach swojej audycji Podcastex nie tylko spoglądają z nostalgią w przeszłość, ale także pokazują nam, jak często ta przeszłość to ciąg rozczarowań, prób oraz różnej maści działań, które trudno zrozumieć bez większego wgryzienia się. I o tym chciałem z nimi porozmawiać. Czy to się udało? Nie bardzo. Cieszę się, że mieliśmy okazję poruszyć takie tematy jak polska specyfika nostalgii. Mogliśmy też porozmawiać o tym, jak kłamie pamięć, co zawsze mnie fascynowało. Ale przyznam, że już w pierwszym odcinku przy przesłuchiwaniu odnalazłem niestety swoją wielką wadę, czyli tendencję do zadawania zbyt długich, rozbudowanych pytań, w których oczywiście łechcę własne ego. No i co? Potem tak to wychodzi. Polecam nagrania chłopaków, ponieważ Podcastex dopiero po nie w czasie go przesłuchałem, niestety, trochę mi głupio, przepraszam panowie, ale najbardziej cieszy mnie, że odnosi się do kwestii gospodarczych oraz ekonomicznych, czyli tego, co w większej mierze kształtowało nasz byt w latach przełomu. No i jakoś to wszystko się też unaoczniało w kulturze popularnej. Kto twierdzi inaczej, ten prawdopodobnie jadł samo szarancze i miód, jak Jan Chrzciciel. Chciałem też przeprosić oczywiście za dwie rzeczy. To, że podałem jako względnie naukową teorię pokoleń Straussa i Howa. Na tym etapie jeszcze nie doczytałem, że to jest po prostu chucpe i stare dobre pop pierdolenie. Jeżeli gdzieś tam natraficie na tę teorię, to zauważycie, że autorzy, chyba jeden z nich jeszcze żyje, albo może i obaj, albo żaden z nich, albo żyje trzech. W każdym razie autorzy starają się do tej swojej teorii przygiąć rzeczywistość w sposób, który sprawia, że śpiewanie nastoletniego influencera staje się równie wdzięczne i dźwięczne, a w tle wyje autotune i komputer pobiera więcej mocy niż przy przenoszeniu kopalni bitcoinów z Chin do Kazachstanu. Druga sprawa, przepraszam Mateusza, że musiał się przyznać do przestępstwa na sam początek. No ale to wiadomo, skraca dystans do słuchacza, a słuchaczki. Samo nagranie trwa chyba z godziny 20, ja już naprawdę nie mam więcej co do powiedzenia na ten temat.
Nic nie wykryłem tam ciekawego, jakichś tam innych błędów. Idzie dość zręcznie. Które rzeczy oczywiście nie wiedziałem w tym czasie i zadaję pytania, które już padły wobec chłopaków, bo oni też uczestniczą w obiegu medialnym. No ale wybrnęli z uśmiechem i z fadą, niczym kapitan Pazur. Też nadmienię, że pewne elementy nie zestarzały się najlepiej, w szczególności właśnie w kwestiach influencerów YouTube'owych oraz Konfederacji. Przypomnę, jedna grupa to żerująca na najniższych instynktach i zdolna powiedzieć cokolwiek tylko dla zysku monetarnego banda osób o cynicznych i splamionych duszach. I druga też taka jest, co się spodziewaliście. I dobra, kochani, tak jak mówię, ten wstęp ma posłużyć li tylko temu, żebym miał prawo w ogóle wrzucić te materiały. Taką sobie umowę podpisałem, że wzbogacę je czymś. I zwykle jest to coś takiego. Więc co? Miłego słuchania. No to odcinek Tak, czyli Nie, numer 1, sezon 1. Podcastex, czyli Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Tak, zawsze tak jest w sumie, że zaczynam od tematu niezwykle bieżącego i dzięki temu można umiejscowić. To jest trochę jak te gazety, które są trzymane przez ofiary porwań. Moje pytanie jest, czemu oni nie użyją tej gazety i ogłoszeń, żeby się wyrwać z tego porwania? To jest moje pytanie. Nie wiem, a propos porwań. Coraz mniej jest porwań. Tak, prawda. I nie wiem, czy zauważyłeś, że tak naprawdę coraz mniej jest też seryjnych morderców. Właściwie prawie nie ma dzisiaj takiego zjawiska w krajach Zachodu. Tak? I kiedyś czytałem jakąś taką analizę dotyczącą tego. I podobno to wynika z faktu, że monitoring na przykład działa tak uliczny. Tak. Dzisiaj bardzo trudno jest generalnie, dużo trudniej jest kogoś zabić niż w latach 70. Tak? Zgadza się. Przemoc ogólnie przesunęła się na inne miejsca. Jest ona związana z merkantylnym jej aspektem, czyli ktoś coś ma, a ja bym chciał to mieć, a nie mam wewnętrzną potrzebę czuć się jak Bóg. No i tutaj właśnie chyba ten wielki brat działa. Kiedyś to było fajnie, nie? Nie, ale kiedyś miasta były takim siedliskiem najgorszych zagrożeń, przynajmniej te zachodnie, jakie mogłeś sobie wyobrazić. Mhm. Teraz są one niemalże spełnieniem tej cyberpunkowej takiej dystopii. Ale zawsze mnie... Właśnie, czy wy byliście fanami... może na Mateusza spoglądam teraz, wiercąc go wzrokiem. Czy ty czytałeś może różne science fiction, ubiki, różne śmieszne takie historie, kiedy że było źle i trzeba było ukraść korporacjom cyberdany? Słuchaj, właśnie ja, jeżeli chodzi o jakieś takie sci-fi sprawy, czy fantasy sprawy, to się w ogóle zatrzymałem w 96 roku na jakichś TM-semikach. A potem jak już wchodziłem w taki wiek czytelniczy, to byłem bardzo, bardzo gnuśnym gnojkiem i po prostu nie chciało mi się czytać, bo wcześniej wydawało mi się, że taki już jestem oczytany, bo tam Atlas Zwierząt w małym palcu. Jakieś tego typu historie, więc nie, ale widzisz, no one przyszły do nas po prostu, te wszystkie wizje przyszły do nas w pewnym momencie, tylko już in real life. To też racja, choć mi się zawsze ten element najbardziej nie podobał w tych wszystkich wizjach, że one są takie, tam nikt się nie ba, nie ma żartów, nie ma humoru, zauważyliście, bo ciężko się pisze też żarty do książek i tutaj. Jeśli już jest taki, jeśli jest to jakiś taki ponury, nie? Tak, a podczas gdy wiesz, jakby nie patrzeć, to... Jeśli można powiedzieć tam z punktu widzenia takiego, zawsze jest humor. I właściwie, jeżeli bym coś powiedział o współczesnym świecie, jeśli traktujemy go jak dystopijnie, to że on wręcz jest hiperhumorystyczny. Wszyscy muszą być śmieszni cały czas. To jest chyba ten element. Ale nie bardzo, nie o tym chciałem dokładniej mówić, tylko o mordercach właśnie. Mordercy. Czyli właśnie siedzimy, proszę państwa, w bardzo ciemnym pomieszczeniu. Zdarza się. Jedna lampka tutaj świeci. Jest wieczór. Wisi tuż pod sufitem, jak to się mówi, pod powałą. Wiadomo, upowały to nazwały, dobre są źródła oświetlenia. Ale klimat jest taki, że faktycznie ostatni morderca seryjny, i ja wiem jak to dziwacznie brzmi, to jest ta sprawa cypryjska. Kiedy to jeden z żołnierzy właśnie popełniał morderstwa kobiet tam właśnie na tej wyspie. I niestety celował, podobnież jak to zwykle bywa, w osoby mniej zintegrowane w społeczeństwo, w tym wypadku filipińskie, opiekunki do dzieci, których jest sporo tam. Czy oglądaliście Damera, może?
Ja nie, moja dziewczyna to oglądała. Ja w ogóle dzisiaj o tym myślałem, to jest przypadek, bo nie umawialiśmy się z Bartkiem na nic, ani z jednym Bartkiem, ani z drugim, ale dzisiaj zastanawiałem się nad tym, że nigdy nie miałem, jeżeli chodzi o ludzi, którzy przekraczają granice prawa, nigdy nie miałem jakiejś takiej zajawki związanej z seryjnymi mordercami, że miałem i mam dalej zajawkę związaną z jakimiś tam, wiesz, rzezimieszkami na zasadzie tam Arsène Lupin. No i to jest w ogóle super, no bo on jakby żyje poza obrębem pewnych jakichś norm i tak dalej, tu coś pod dupcy, wiesz, i tak dalej, tak sobie funkcjonuje. Natomiast no jednak bycie seryjnym zabójcą to jest taki, wiesz, twisted shit, nie? W sensie nie sprawia mi absolutnie przyjemności podążanie za tego typu drogą. Gdyby po prostu komuś tam coś podkurwiał raz na jakiś czas i sobie w ten sposób żył, jasne, zapraszam. Jest to dla mnie ekscytujące. Wyobrażam sobie tego typu model życia i jako dzieciak coś tam po prostu podebrałem właśnie z tego powodu, żeby się poczuć właśnie jak taki ten outcast. A co ukradłeś? A słuchaj, podręcznik do sztuki. To nie jest żart. Teraz sobie przypominam, bo to był... dzieciak z getta. Dokładnie. Bo u nas nie było tych takich art schools jak w Wielkiej Brytanii, że tam, wiesz, McCartney, Lennon chodzili, aby byli tam z klasy robotniczej. Co ciekawe, Stormzy też tak zaczyna. No właśnie, to jest ten model, to jest w ogóle bardzo fajny model, jeżeli chodzi o brytyjską edukację. U nas tego nie było, więc trzeba było ukryć. To jest chyba najdroższa rzecz, bo to kosztowało tam ze 20 zł. Nie? To jest jedna z wielu rzeczy. No tak, no tak. Oczywiście. Potem podręcznik do rzeźbiarstwa, podręcznik do malarstwa. Co powiedziałeś w celi, jak to, za co siedzisz? Nie? Jak to? Zamorzenie. No to nie jest najbardziej komfortowa sytuacja po tym więzieniu, tak wam powiem. No Jezus, no tak. to nie jest ta rzecz, która wzbudza postrach. Ale czekaj, ty poszedłeś za to więzienie? Tak. Do więzienia, to ty żyjesz w nędznikach. Ja jestem z Wiktora Igo totalnie. Tak. Ja właściwie do tej pory jestem w poprawczaku, tak? Bo nie podałem nigdy prawdziwej daty urodzenia. Więc... Tak. Musieliśmy tu Mateusza odebrać niestety spod poprawczaka. To ja byłem w katolickiego domu. Ja ukradłem tylko cebulę raz w życiu. Totalnie pod wpływem filmu Disneya, Aladdin, bo on tam kradł warzywa. Tak, chleb, bagdackie cebule. Tak dalej. To nie to, że myśmy tam tak potrzebowali tej cebuli, że nie było pieniędzy, Bartek, idź. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie ukradłeś dwóch kwintali, wiesz, to by było to poważne. Tylko... Spadły, czy jak przyszedłeś do domu, to powiedziałeś po gangstersku, że spadł z tego, z paki tira. Bo nie, nie. Ja byłem z mamą wtedy na targu. Aha, dobra, I byłem z mamą na targu i pokazałem potem mamie, jak odeszliśmy. Zostałeś szczekowany? Nie, pochwaliłem się, że udało mi się. Mama była chyba trochę zażenowana, ale też nie zrobiła tego, co tam, nie wiem, wielu takich twardych ojców by zrobiło. Masz teraz iść, odnieść, przyznać się, nie? Myślisz, że gdyby to było coś bardziej cennego, to by była dumna, bo mówisz, że była zażenowana i że taka cebula, w zasadzie to radzimy sobie, nie? Wiesz co, jak już kradniesz. Tak. Nie, ale fajnie, jakbyś wrócił do domu i wiesz, i twój ojciec właśnie z matką cię, no dobra, you're a made man now, Bartek. Do tego. Potem by się okazało, że Bartek jest z takiego rodu złodziei, z takiej gildii i oni wtedy się orientują, że to jest ich po prostu i zaczyna się przygoda, tak. Pytam o te sprawy, ponieważ jest to nurt, który rzeczywiście uległ dużej zmianie i w pewne można rzec, czy w ogóle on nie jest troszeczkę wyeksploatowany, czy najbliższe lata nie przyniosą tego, że nie będzie dość prawdziwych zbrodni do obsłużenia wszystkich podcastów kryminalnych. No właśnie mi się coś tak wydaje, że ty chyba lubisz, nie? Kogo? Sobie tam obejrzeć, coś tam posłuchać? Nie. W ogóle, bo w większości są dość... Ja przyznam, że obejrzałem Damera, bo grał tam Richard Jenkins, którego jestem wielkim fanem. I to jest aktor dosyć charakterystyczny. I on gra tam ojca Jeffrey'ego Damera. I w moim odczuciu jego magnum opus zdecydowanie to była rola w filmie Step Brothers, w którym gra naprzeciw pana Johna C. Reilly'ego oraz oczywiście Willa Ferrella. I tam też gra ojca jednego z bohaterów. Jeśli oglądaliście film Step Brothers, to nie wiem, czy jest taki strasznie zły film z Willem Ferrellem i z Reilly'em. O Sherlocku i Watsonie. To nie jest. Nie. Okay. To z jakiegoś powodu zrobili, bo oni mieli taki okres, gdzie rzeczywiście robili nie mogli nie trafić. Adam McKay był oczywiście tutaj reżyserem i też odpowiadał za produkcję. No ogólnie Step Brothers jest to film, który znam na pamięć niestety, więc teraz, kiedy oglądałem ponownie tego aktora w roli, tym razem ojca nie jakiegoś tam zabawnego nieudacznika Johna C. Reilly'ego, tylko kanibala, to nie mogłem się przestać śmiać. Po prostu go postawiałem w tych samych scenach, kiedy on niszczył tam. No nieważne, to tylko ta moja konkretna, ale... pytam o to, ponieważ jest to taki przykład, w którym
jakby materiałem jest już, ja już też, nie zdaje wam się, że niektóre z tych seriali, czy też nawet podcastów, czy też filmów, one już tak naprawdę już szukają tak trochę na siłę niektórych z tych zdarzeń, żeby nadać im większą wagę, czy borowanie tej historii na takiej współczesnej, myślicie, że przyniesie jeszcze coś ciekawego, czy może wymyślimy nową, jakąś inną formę, rzecz, którą warto by było ludziom naocznić, bo seryjnych morderców, jak sami mówicie, coraz mniej. Co robić ich, wymyślić? No właśnie, może doprowadzimy do sytuacji, w której podcaster przyjdzie, który będzie po prostu mordował ludzi i nagrywał o tym podcasty. I o tym jest Krzyk 7, Wesa Cravena. Bo to brzmi dosłownie jak tego. No możliwe. Tak, tak. To, albo Mariusz Pójsz o to nakręci na przykład. To też jest jakieś tam rozwiązanie. No to by było, to by było dwie zbrodnie naraz, ale panie Mariuszu, prosimy. Tak, on też, ale to szczerze, naśmiewanie się z Mariusza Pójszą na tym etapie już tak, come on, man. Nie, to jest tylko propozycja dla producentów. Nie, nigdy. Wiesz co, no tak, masz rację. W ogóle miałem w pewnym momencie wrażenie, tak jakoś koło, nie wiem, 2013, jak te takie przedstreamingowe trochę czasy, takie bardziej jeszcze torrentowe, nie? Tak. Copyleftowe, że 3/4 seriali to są seriale kryminalne i ja w ogóle z zainteresowaniem oglądałem jakieś tam rzeczy typu, nie wiem, Luther, coś tam, nie? Tak. To były całkiem przyzwoite sprawy, ale w pewnym momencie stwierdziłem już, że tak wiesz, przy 58 serialu kryminalnym z rzędu, jakiś taki procedural, że no, gówno mnie obchodzi tak naprawdę, jakie jest rozwiązanie. Świat jest tajemnicą, a detektyw to rozwiązuje. No i jest to odwieczne prawo natury. Zgadza. I tyle. I tak, to masz rację, nie? Że to może w pewnym momencie pęknie. Ja też mam takie wrażenie, to a propos tych seryjnych morderców, to kiedyś my akurat tutaj się z Bartkiem nie zgodzimy raczej, bo Bartek jest trochę horrorowy, w sensie raczej lubi, ja raczej nie lubię i trochę wychodzę z takiego punktu widzenia i z takiego punktu startowego, że jednak świat jest dosyć potworny, nie? W sensie jakby, no wiemy tak naprawdę, co się w tym momencie dzieje i jakie doniosło jakieś konkretne wydarzenia związane z konkretnymi miastami i tak dalej. Nie potrzebuję tego, żeby ktoś tam próbował podzielić kogoś na płaty, nie? Jakoś chyba zbyt to do siebie biorę, ale nie potrzebuję tego typu jakiegoś takiej rozrywkowego okrucieństwa, no. Chyba ja tak. Z kolei potrzebuję, przy czym na przykład właśnie mnie, jeśli już coś dołuje tak popkulturowego, to będą raczej, to będzie raczej kino, czy narracje wojenne na przykład, tak. Nie? Albo ja się za bardzo nie boję horrorów, w sensie trochę się zaimpregnowałem i bardzo żałuję, bo chciałem się wystraszyć horroru, ale za to boję się thrillerów. Jak na przykład, nie wiem, no jest film Zodiak. Jest tam jedna scena, która... To jest kilka scen, bo tam Fincher dostał jakiegoś pierdolca, żeby... Możemy to przekinać, przepraszam? Tak. Właśnie. Nie, bo nie ustaliliśmy. A na ścianie jest... Nie można. Fincher miał jakąś taką manię, żeby tam odwzorować te morderstwa dokładnie i tak dalej. No i to de facto te sceny morderstw, już nie spoilerując może konkretnych momentów, no one polegają z grubsza na tym, o przychodzą, myślę, że ktoś idzie, żeby zwrócić uwagę, że nie można przeklinać. Tak, biegnie z innego piętra. Jerzy Waldorf, specjalnie. Panowie, tylko jedna uwaga i nagrywajcie dalej. Tak, seksizm, spoko. Ale Szymon Jadczak. No, nie, ej, robię. Tak. On tam, i te sceny morderstw są, one opierają się z grubsza na tym, że może cię spotkać taka sytuacja w twoim życiu, że po prostu gość podejdzie do ciebie z nożem w parku i cię po prostu zabije. Tak. I to mnie przeraża. To jest straszne. I to jest coś, czego, coś, po czym ja dostaję trochę paranoi, jak obejrzę coś takiego, jasne, albo przeczytam o czymś takim. Natomiast, nie wiem, no, horror rzeczywiście służy mi trochę Czyli raczej rozumiem, te paranormalne elementy to dla ciebie jest ten dobry horror, który sprawia, że doceniasz bardziej życie, a ten, który sprawia, że widzisz w drugim człowieku swoją potencjalną śmierć, nie do końca. Nie do końca, no. A Wikołak, jakby mnie rozszarpał? Sounds fun. Przynajmniej poznam kogoś ciekawego i potwierdzę jedną z teorii. Nie, bo to, o czym mówicie... I nagrym podcast. Tak. Jako Wikołak, yo. Jeden z moich ulubionych rysowników, Rory Blank, którego pozdrawiam. Nie wiem, jakim cudem miałby tego słuchać, ale on zrobi przepięknie. Nie, on słucha. Przyłożył ucho do szyny, jak Legolas z Bytomia. Kwestia jest, że on zrobi przepiękne ilustracje, gdzie właśnie taki majestic werewolf na takiej skarpie i on odgryzł sobie jaja. O Jezu. Nie wiedziałem, chciałem się tego polizać, ale wyraźnie nie wiem, jak to robić, bo nie byłem psem. Jezu, jak bolno. To się zdarza. Tak, jako
wilkoła, dosyć ponure. Nie, ale to, o czym wy mówicie, to prawdopodobnie jest, można też wpisać w to, że kultura, społeczeństwo oraz kulturo-społeczeństwo ma pewne takie swoją sinusoidę, prawda? Mówimy o pewnych przenikaniach czasów apolińskich, bakchijskich lub też jakkolwiek to nazwijmy, że są takie momenty, w którym szukamy ucieczki od rzeczywistości, a czasami jest wręcz przeciwnie, że rzeczywistość wchodzi do naszej ucieczki. Jak myślicie, po której stronie jesteśmy teraz? Raczej tej takiej atmosfery końca czasów, czy raczej tego, że jest nowe otwarcie i milion elektrycznych samochodów? Otwarcie parasola. No jest to trudne pytanie. Wiesz co, tak, apoliński i dionizyjski ten wzorzec. Ja myślę, że ludzie są zawsze pomiędzy tymi. To znaczy, mam wrażenie, że nie da się funkcjonować jako jakaś tam jednostka, nie balansując między tymi modelami. Gdybyśmy to tak mieli sprowadzać do konkretu, no mamy dużo jakichś rozpraszaczy i zabawek, nie? Już tam nie mówię o tym, że no Jezus Maria, cała Warszawa bierze koks. Na szczęście w Krakowie nie ma. Także trzeba taksówki z mefedranem zamawiać, dokładnie, czy coś tam. Ale no jest dużo tego typu historii, jakby dostęp do popkultury w ogóle, oferta popkulturowa, to powiedzmy, żeby to by podpadało pod ten model. A z drugiej strony mam wrażenie i też to jakoś, nie żebym się jakoś specjalnie bujał z licealistami, bo to by było dziwne, ale z tego, co widzę w internecie... Niespecjalnie się bujasz. Tak, to jest przypadek zwykle. To ja mam wrażenie, że oni, ci młodzi ludzie, też jak śledzę jakieś takie w ogóle kuriozalne rzeczy, typu tam Freak Fighty, Fame MMA i tak dalej, bo to jest jakieś takie guilty pleasure, że nie zapłacę, ale nabijem te wyświetlenia, to mam wrażenie, że ci ludzie są dużo bardziej praktyczni niż my w ich wieku, tak? Gdzieś tam w 2000, kurde, nie wiem, czwartym, piątym czy cokolwiek. Że w ogóle jakiś wątek związany, nie wiem, z gromadzeniem kapitału i z zastanawianiem się nad tym, czy aby nie nabyć nieruchomości w wieku 23 lat. Wiadomo, nie każdemu się uda, bo to jest związane z wieloma rzeczami, jak dobrze wiemy. Ale że wiesz, że tam jest jednak dużo takiego bardzo, bardzo praktycznego podejścia i takiego bardzo właśnie neoliberalnego podejścia, takiego jednak zorientowania na sukces, nie? A my to tam sobie coś tam gadaliśmy. No, mamy 16 lat, więc mamy jeszcze 20 lat, żeby w ogóle zacząć wynajmować mieszkanie, także spoko. Ale jest to absolutnie teraz diagnoza z dupy, bo to pytanie jest bardzo, bardzo trudne. Ale gdybym miał tak odpowiedzieć ad hoc, co zrobiłem, to powiedziałbym właśnie, że jest jakieś takie zawieszenie, no, tak naprawdę. Niepewność wymusza wtedy interesowność, ale to może do ciebie dopytam, Batku, my jesteśmy w bardzo podobnym wieku i też mamy tego samego fryzjera. Niewielu o tym wie. Tak, no, to jest on skończy. Nie, wiesz co, bo to, o czym ty mówisz, Mateuszu, to jest... Myślę, że można by było wpisać tak, że była jakaś taka, chyba jesteśmy jeszcze spadkobiercami generacyjnymi takiej instytucjonalnej obietnicy, że jeżeli się uczysz, jeżeli skończysz odpowiednią uczelnię oraz zapiszesz się do właściwych instytucji europejskich, jest szansa, że tam się pojawia praca, która jest ze względu na swoją etatowość skonsolidowana od razu z zestawem pod tytułem to i śmo. Ja w to wciąż wierzę. A propos, jutro będziemy na SGH-u. Idźcie im to powiedzcie. To ty jesteś jak ten kulturysta, który żyje w samochodzie i dalej pakuje. Przy 46. Nie, ja jeszcze wiesz. This is the life, man. This is the life. Czy może gdzieś tak wskutek procesów finansowych, tam powiedzmy na przykład kryzysu roku 2008 i wzwyż, to trochę ten sens się rozwiał. I może dlatego ci ludzie są trochę jednak bardziej tacy zorientowani, że no, to jest jednak ściema. To jest ciekawe, co mówisz, bo ja mam porównanie związane z moim rodzeństwem, z moimi braćmi, którzy są. Jeden jest rocznik 76, drugi 79, ja jestem 87, więc ta różnica jest spora. Więc oni wchodzili na rynek pracy jeszcze w latach 90., znaczy to ich pokolenie, tak? W latach 90., na początku zerowych. I oni traktowali bardzo poważnie etat i pracę. Jeśli już złapałeś etat przy bezrobociu, które tam było dwucyfrowe, przecinek coś tam, to trzymałeś się tej pracy i Jezus Maria, te dwie cyfry to 0 i 0, to wtedy dobrze. To wtedy dobrze, ale nie było tak akurat, niestety. Ale rzadko tak było w latach 90. I trzymałeś tej pracy, no nie? A potem patrzyli na mnie. Ja dość krótko wytrzymywałem w jednym miejscu pracy, muszę powiedzieć. Tak maksymalnie chyba 3-4 lata i bo kradłeś. Się manara. Kradłem cebulę, tak, cały czas. Ale pasjami. Mieli mnie dosyć, oh, więc... Man.
Tym bardziej, że, skargi z, że pracowałeś w hurtowni Cebuli, to było idealne miejsce. Tak, tak. Jezu, ale daj ciała. Czarny rynek Cebuli. Nie, ale to faktycznie podobnie też traktuję ten, więc tu się podpiszę, tak, zdecydowanie, że to jest trochę inny paradygmat życia. Więc myśmy mieli dość dużo luźniejsze jakby podejście do pracy, tak, do instytucji pracy, natomiast z drugiej strony nie wiem, jak to było u was w domach rodzinnych, ale u mnie było dużo takiego mówienia ze strony osób starszych, że muszą być studia, okej? Okay? Mm-hmm. To może być po prostu cokolwiek, ale to musi być, to może być prywatna szkoła siania i orania, tak? Tak, Kostinos, ogrodnictwo legendarne, tak. To jest dosyć... No u mnie mówi przede wszystkim, żeby nie kraść, to była taka pierwsza zasada. No to u nas inaczej, to u nas to nie działało. Widzę, że siedzę dwóch bad boyów podcastingu. Przyjechali tu na deskorolkach ze skórzanymi kurtkami. Skurczysyny. Oni siedzą w ogóle, mają te oparcia krzesła przed sobą i mają oparte ramiona na nich, jak twardy, ale uczciwy dyrektor szkoły średniej. Nie, to myśmy słyszeli tylko, że musimy ukraść pierwszy milion i zaczęliśmy od cebuli i atlasu zwierząt i, tak. I jeszcze nie, ale już do tego idziemy powoli. Tak. Ta przygoda się nie kończy jeszcze. Gdzieś to musi się zacząć. No, jest taka, żeby przejść trochę i wpisać to jednak w szerszy kontekst, teoria panów Straussa i Howego, która jest dosyć kontrowersyjna w znaczeniu takim, że generacje one się wpisują w pewien taki jakby właśnie rolę pewnie, którą nadciąga ona cykliczne, przynajmniej w zachodnim świecie. I one są jakoś tam rozpisane, tak myślicie, jakiś tam bunt. Nie, szczerze, miałem to gdzieś napisane, ale zgubiłem te kartki. Także nie jestem w stanie tego przywołać. Wszystkie brzmią głupio. Brzmią jak z kart Tarota w ogóle. Myśliciel, albo buntownnik, wisielec, tak, słońce. Magia i miecz. No kładnie, tak, to chciałem powiedzieć. Coś i wróżka. Chciałem napisać tam, motherfucker, you went to D&D. Taki nerd, jeden i drugi pewnie. Wtedy tam zrobimy tak, że jeden się nazywa... Nie, ale oczywiście to pasuje do... Idealnie, ponieważ samo się spełnia, przynajmniej jeśli chodzi o taki zachodni świat, ale jeszcze zanim mi chwilę w przyszłość, to czy nie jest tak trochę, że Polska jest takim dziwnym mariażem właśnie dwóch modeli generacyjnych, których jeden rzeczywiście ma jeszcze spadkobierstwo trochę innego systemu przede wszystkim, a drugi dosyć hiper musiał wjechać na prędkości amfetamina na rynku. Si. Noc bez sen. No, ja myślałem, że w ogóle postawisz kropkę po dziwnym mariażem, bo generalnie Polska jest dziwnym mariażem i to jest w ogóle najbardziej charakterystyczna jej cecha. Dlatego tak, między innymi, prawda, wielki to Mariusz Kociniak, dużo takich wielkich artystów. Natomiast Marian Krzeklewski, a to potem. W każdym razie te jakieś modele, o których mówisz, jakieś tam socjologiczne rozpoznania, to one rzeczywiście zwykle pochodzą z Akademii Zachodniej. Tak. Nie? Czy to od Brytoli, czy to od jakichś tam amerykańskich naukowców, ale tych istniejących. No i one nijak nie mają zastosowania. No bo tak, bo przy okazji mieliśmy jeszcze jakąś tam zmianę biegu związaną z przełomem. I wiesz, najpierw tam kilkadziesiąt lat braku jednak wolnego rynku, niech będzie i centralnego planowania, a potem Leszek wjeżdża i mówi, nie, to jest najlepsza rzecz na świecie. Niech to będzie w ogóle zmaksymalizowane do granic możliwości i jednak cały czas jest dosyć pokaźna grupa ludzi, którzy są zakochani absolutnie w tym modelu. I ci jacyś tacy, nie wiem, mencenoidzi rozmaici, ci tacy konfederaci, no to przecież Jezus Maria, jakby Ronald Reagan przy nich to był jakiś w ogóle bolszewikiem totalnym, tak, nie? To jest. No oni prostu... chcą wygrać przeszłość też, to jest tak, to, że wiesz. Tak. To jest dosyć ciekawy koncept. Olga Drenda chyba, nie jestem pewien, ale chyba Olga Drenda rzuciła takim też fajnym hot take'iem jakiś czas temu na Facebooku, że to, że pokolenie, które wchodziło na rynek pracy, powiedzmy, mieli 20-30 lat w okolicy roku 90, pokolenie Polaków, oni padli ofiarą tego, że tak naprawdę myśmy brali przykład z również popkultury amerykańskiej, a ta popkultura amerykańska pokazywała człowieka sukcesu, jak takiego gościa, który jest totalnie szybki, plus jeszcze 80-sy w Stanach były bardzo kokainowo, tak, amfetaminowe. No i tak, no i to jest sukces, przy czym ten sukces tak rozumiany jest czymś, co jest zupełnie nie do zrobienia, jeśli nie używasz... Tak. Stymulantów w odpowiednich ilościach, tak? Więc no. Tak, zgodzę się, że to jest też taki punkt, wiesz, no nie bez powodu Polska jest dość często
też rynkiem, na którym amerykańskie korporacje testują rozwiązania dla Europy. Mm. Bo tutaj są bardzo podobne modele konsumentów, jak a któż nie chce być ujęty właśnie w modelu konsumenckim przede wszystkim? To... czy nie o to chodzi? Czy nie o to właśnie chodzi? Karla Mannheima, to właśnie o to chodzi, kurde, żeby hajs zarabiać. I na was, głupie Polaki. Tak jest. To on powiedział. Ale jeżeli przesunę trochę właśnie w tym kierunku, ponieważ to, co mówicie, że to jest dość często taka westernocentryczna metoda patrzenia na świat. I tu nawet sobie odnotowałem, że wszystkie pokolenia, no u nas właśnie jedynym takim, które jestem w stanie powiedzieć, to jest pokolenie legendarne JP2, które było takim dość dziwnym konstruktem. I ono nie jest związane chyba z niczym konkretnym, to jest taka jakby trochę życzeniowe myślenie, że pewien wydarzenie wykreuje pokolenie. No, to w ogóle już przejechałem niezłym z Kawińskim Gregorzem, bo tak jest. Nasze pokolenie wykonuje wydarzenie i ocalenie. Ale kwestia jest taka, że czy wy pamiętacie takie może wydarzenie, bo z tym jest to często związane, które by byście powiedzieli zdefiniowało jako to, co pamiętacie mniej więcej z okresu dorastania, czy też wchodzenia w dorosłość, co mówisz tak wow, jak to mawia Kraśko. The shit won't be the same ever again. Tak, on lubi to powtarzać. Tak. No, nie w tym samym słowie. Kurde. Trudne się wylosowało. Ja nie wiem, mi się wydaje, że łatwo dosyć powiedzieć. No, mi się wydaje, że 3 były takie. Uwaga, pantomimę zrobię, bo to jest audycja, to jest tak. Ma słowo. Pierwsze to liczba i druga to też liczba. Nie no, wiadomo, że tak. Pozdro dla kumatych, bo nikt nie wie, co się wydarzyło. 21. Tak, jest. Pytania. 10 kwietnia. Mhm. 2004. Wejście do Unii Europejskiej. Zgadza się. Kilka liczb, bo się myślisz, że to znaczy myślisz, to jest twoja opinia, więc pewnie tak myślisz. Ale czyli raczej akces do maj, jeśli nie pamiętam, 2004 rok. Pamiętam, bo tam byłem na tym. I to jest... Gdzie byłeś? W Brukseli. Nie, na szparakach. W Unii. Budowałem obóz. Wiesz? Zakładałem do zdobycia szczytu. Czyli tak już rozstałem stary. 3 maja 2004 roku. Czekasz tylko na wystrzał armaty i zajmujesz własne pole szparagów. No nie, ale faktycznie też pamiętam, bo to był taki moment bardzo optymistyczny. Ja bym raczej powiedział jednak o 2001 roku i tam zamachu na World Trade Center. Bo właśnie to są dwa różne zupełnie dwie kategorie różne wydarzeń, nie? Zgadza. Bo coś, co jedno było planowane i... I wiele lat ludzie na to czekali, a drugie to oczywiście akces do Unii Europejskiej. Najstarszy numer. Stwierdziłem, że nie powiem. Czyli, wirtualna Polska. Czyli formuła jest luźna. Bo ja się tak trochę kitrałem tutaj w WP i tak dalej, nie będę przeklinał może, ale co, widzę, że... Moim zdaniem 9/11 i śmierć papieża. No, i mówię ta śmierć papieża zupełnie tak poważnie. I może być Pieszkowa dzisiaj z określenia pokolenia JP2, ja też nie wiem do końca, co ono oznaczało, ale wiem, że do niego należałem ja jako tam, tak? Znaczy, i poczuwałem się wtedy do niego, nie? Na pewno się pamiętało, to jest tak. Ciężko stwierdzić, bo potem babcia cię pytała, wiesz, a gdzie ty byłeś? No bo piątek. Przy nim, ja byłem przy nim po prostu. Trzymałem go za dłoń. Oblizywałem nóż z krwi. Czyli formuła jest luźna. Bardzo luźna. Znaczy mówimy zawsze o akcesie do Unii, tak? Tak. Dokładnie, przy Leszku Millerze. Ty wiesz, Mateusz tak natwardziela, jak Gary Busey w którejś tam nagiej, w tym Last Boy Scout. Przeciął tam, this is what I do. Tak. Dobra, no już się podpisuję. Ale no kurczę, ale wiecie co, jeżeli chodzi o te sprawy, to na przykład dla mnie tak tożsamościowo, pomijając kanwę jakichś dowcipasków i tak dalej, to dla mnie jakoś tożsamościowo ta śmierć papieża, bo to jest pytanie, czy mówimy o jakichś takich cezurach, powiedzmy ogólnospołecznych polskich, czy o jakichś takich własnych, nie wiem, doświadczeniach w miarę formacyjnych, nie? Jakichś takich, które na ciebie wpływały, bo ja generalnie to byłem tam przez 2,5 godziny smutny, jak Jan Paweł II zmarł. I that's it, nie?
Bo ja już się wypisywałem trochę z tej imprezy całej. Wcześniej byłeś wtedy więcej. Który się przefarbował, no. Oczywiście, na SPP, ale no tak, tak, mam taką przeszłość rodzinną, skoro już, no, w każdym razie, tak, u mnie to niczego jakoś tak specjalnie nie zmieniło, a jakieś te unijne historie, one gdzieś tam wpływały na, powiedzmy, na samopoczucie, czy na myślenie o przyszłości, to a propos tego, co zgadza mówiliśmy się na temat no to pracy, miało realny wpływ na wszystkich ludzi w Polsce. Tak. Czekaj, Mateusz, powiedziałeś, że 2,5 godziny, to co było? Minęło 150 minut i co dalej? Masturbacja. Różna formuła. To tak słynny żart Louisa C.K., nie? Dotyczący 11 września właśnie, że on może stwierdzić, jak bardzo złym jesteś człowiekiem po tym, jak długo czekałeś z masturbacją od zamachów, nie? I on, to było między jedną a drugą wieżą, także... No ale potem się dowiedzieliśmy więcej właśnie na jego temat. Tak, tak. Że miał też swoją rolę. Nie, bo te określenia są ciekawe i o dziwo ja nie znalazłem żadnych tam odniesień podczas tego extensive researchu, którego widzicie przede mną, ale znalazłem kilka ciekawych dotyczących pokoleń na świecie i przyznam, że jedno z nich jest jedną z moich ulubionych rzeczy, jakie dawno czytałem, ponieważ zacznę od takich bardziej ogólniejszych, że południowoafrykańskie pokolenie urodzonych ludzi po roku 2000 ma określenie AMA 2000, a to wynika z tego, że jest to oczywiście po 2000, ale pochodzi z reklamy Coca-Coli. Wow, co jest to dosyć ciekawym sformułowaniem. Zaś w południowej Korei, ze względu na to, jaki sprzęt komputerowy wchodził na rynek, to osoby, które też wchodziły na rynek pracy w latach 90. są określane pokoleniem 386, ponieważ to od procesora Intel 386. I mamy też oczywiście cały zestaw, to jest akurat prawdą już tak bliżej nas Europy, dla osób młodych, które wchodziły właśnie na rynek pracy w czasach kryzysu finansowego, to szczególnie jeśli południowa Europa, i oni tam mają całe określenia, 500 eurowi, 1000 eurowi, 1200 eurowi, no zależy, kogo komu tam wylosowało lepiej. Czyli nawet Grecy mają najmniej, 500 euro. I tak sporo. No sporo, tak. W Portugalii ich nazywa się także, spróbuję to przeczytać. Czemu nie? Nie znam portugalskiego, będzie fajnie. Geraszała Rasza. I to jest... No słyszałem o tym. Tak, że oni... I to jest cały ruch polityczny jednocześnie, który właśnie starał się to usystematyzować. Ale wszystko przebija, moi drodzy, Tajwan, w którym ludzie urodzeni po roku 81 są określani, uwaga, truskawkowym pokoleniem. I wynika to z tego, że nie są w stanie... I to już, w ogóle to jest jakby niby oficjalna tam analiza tego, że po prostu są słabi i cieńcy i po prostu się łatwo ich rozgnieść, jak truskawki. To jest dla was, można powiedzieć, nastawienie Tajwanu dla przyszłych pokoleń. Ale żeby to odwrócić, dosyć powszechna teraz, tak bym powiedział, narracja jest, to jest narastająca roszczeniowość kolejnych pokoleń. Nie jest to oczywiście nic nowego, bo ja też widziałem niedawno porównanie tego, jakie były zwykle krajowo postulaty pracodawców dla pracowników, którzy wchodzili na rynek pracy. To jest, nikt nie chce pracować już. Czyli to znaczy, że nikt nie chce zapierdalać najzwyczajniej. Ale jeżeli, wiemy oczywiście, że to będzie trochę takie nadużycie, ale jeżeli byście mieli określić to, czy rzeczywiście nie jest trochę tak, że powiązane z kryzysem pracy oczekiwania wobec samego zatrudnienia są za wysokie wobec tego, co jest, czy też może są realistyczne, a po prostu świat nie jest w stanie spełnić dla młodych ludzi tych obietnic. No bo już o nas rozmawialiśmy, że to trochę inaczej. A co z tymi młodszymi ludźmi? Zatrudnicie ich? W życiu. W życiu. Nie chcę pracować. Co ty? Puszczę giga. Na... Mówimy 1700 netto. Mówię o dzieło. Brutto. 1700 brutto. 20 lat temu tak się pracowało i nikomu to nie przeszkadzało, prawda? 20 lat temu mogłem cię pobić. Jakby się wkręcił maszynę w fabryce, to by nawet nie mrugnął. Ej, byśmy nie zatrzymali pracy, a weźli sobie ziemię obiecali. To były czasy. Proszę pana, to była zjadliwa satyra. Ja, dla mnie to był całkiem dobry film. Najlepszy dokument, Wajdy. No, no. Potem spisaliśmy nasz regulamin pracowniczy. Pracodawca ma prawo do primum nocti, może chodzi? Nie wiem, właśnie, wiesz, sorry, najdłuższe pytanie świata. No. Ja wiem też, że jestem wielkim fanem własnych pytań, które trwają 25 minut do zadania, ale po prostu
nie chcę też, wiesz, wchodzić w te same kolejny, że nie, młodzi to ten. Czy to chodzi tylko o to, że po prostu, kurwa, no nie tyle ludzie się domagają więcej, tylko że po prostu praca się kończy. Powoli się praca kończy, taka jaką byśmy chcieli, substancjonalna, która daje spełnienie i za prawdziwą, realną satysfakcję oraz szansę się utrzymania. I może dlatego to jest też takie, to napięcie międzypokoleniowe jest ciężkie. To tylko mój postulat, ale czy byście się jakoś odnaleźli w tym, czy to za daleko? Przegiąłem, Ada, nie? Za trudne dla nas. Co ja ty? Bym się może, tak zacznę może od tego, co wspomniałeś o tych napięciach międzypokoleniowych i o tej krytyce starszych pokoleń w stosunku do młodszych pokoleń. Wydaje mi się, że to pierdolenie, nie można przeklinać. Można! Pierdolenie! Bardzo dobrze. To pierdolenie o tym, że to młodzi, proszę, młodzi to coś aplauz tam dla odważnego człowieka. I trąbeczki jeszcze w montażu. To pierdolenie o tym, że młode pokolenie to coś tam, nie chce im się pracować, nic nie przeżyły i tak dalej, to jest odwieczna rzecz, tak, no nie wiem, jak się cofniemy w karierze filmowej z Kolimowskiego na przykład, to on zrobił o tym film jako 20-parolatek, tak. O tym, że pokolenie rodziców z Kolimowskiego cały czas mówiło, że tam, ty nie przeżyłeś, nie, wy nie przeżyliście wojny, bo on się tam urodził jakoś chyba podczas wojny, ale także oczywiście nie pamiętał, tak. więc tam cały raz były jakieś, dokładnie, jakieś... Jakby chciał, to by pamiętał, tak, wiesz, jakby chciał pamiętać. Wszystko lepiej to pobić. Dziennik, mój rożek. Więc wydaje mi się, że tu nie ma co zwracać uwagi. No zresztą my też, nie wiem, no my jesteśmy wszyscy milenialsami, jak tu siedzimy. I Jezus Maria, wpiszcie sobie w Google, nie wiem, czy tu obecni panowie, czy drodzy słuchacze, milenialsi na rynku pracy, tak. I sobie zawężcie to do lat tam, nie wiem, 2008-2015. To jest to samo pierdolenie, które dzisiaj na LinkedInie czytamy od generacji Z, które nie chce się pracować, nie w ogóle przychodzą do pracy, wychodzą o 17, popierdoliło ich, bo wiesz, no mordy, no to nie, no. No, może też to wynika z tego, że faktycznie zawsze się zapomina, jakby oceniasz rzeczywistość z tego momentu, w którym jesteś i zapominasz trochę też, kiedy mówiłeś o takim bardziej jednak realistycznym podejściu obecnych pokoleń, przyszłych, mam nadzieję, to ja też tak myślę, kurczę, no faktycznie jakoś nie przejmowałem się za bardzo swoją sytuacją finansową, ale gdzieś tam bo to się wypiera, wiesz, jak się patrzy w przeszłość, to wypierasz te złe rzeczy, czyli ogarnianie hajsu, pracowanie na jakieś frajerstwie, wiesz, tam ktoś cię oszukał, to wszystko przykrywasz sobie nutą fajną, takim duszącym beszamelem nostalgii, jest do przodu. I o tym właśnie chciałem, mam tutaj jedną notatkę, kaszę jaglaną, bardzo dokładnie, nie, to jest... Dolewam 4 filiżanki mleka roślinnego. Z jakiś wrażnie. Możemy o tym pogadać. No. Nie, to wrażnie jest jakiś przepis. Przepis na dobry podcast. Nie, no bo jeśli chodzi o samą nostalgię, no to można powiedzieć, wy robicie w nostalgii trochę, jeśli chodzi o takie przepatrywanie jej pod kątem tego, jak ona, można powiedzieć, odzwierciedla ówczesne społeczeństwo. Czy jedno mam pytanie do was, czy nie jest też tak, że trochę nostalgia zaczyna być coraz szybsza? Czyli coraz szybciej wspominamy czasy coraz bliższe. Czy to nie jest tak, że ten cykl nostalgii się troszeczkę zwęził, waszym zdaniem? Zdecydowanie tak. To znaczy, oczywiście po drugiej stronie jest takie przekonanie, że w ogóle jakieś takie retromańskie zapędy, jakaś nostalgia to jest nowy wynalazek. Gówno, prawda. Tak. To jakby dwudziestowieczny przynajmniej, jeżeli chodzi też o muzyczkę i tak dalej. Tak. Że tam już w latach 70. to już przewróćmy rock'n'rolla, nie? Tak. 20 lat minęło. A tutaj mamy rzeczywiście dosyć grubą prędkość, co jest akurat dla nas tutaj z Podcasteksu bardzo dobre, no bo my stwierdziliśmy, że absolutnie już te lata zerowe się pokryły patynką, nie? I dołączyliśmy je do tego całego tematu, więc tak. A kiedy lata obecne, co są? Czekaj, od 2010 do 2019. Kiedy w podcastie? No to już za rok. No kwestia dwóch, może trzech lat. Jo, to było dobra, a potem będzie już pół dekady będzie już zrobione. Tak. Kadra Michniewicza, pamiętasz, Mateusz, jak to było fajnie? Tak. A Brzęczyk, to był dobry. Ale czy to jest trochę tak, że właśnie nostalgia
się składa niczym ta strzała z tego, który to ten martwy Grek mówił. No, ten zając, że wiesz, zając nie dogoni żółwia, nie? Co wyraźnie facet nigdy nie stawiał na żadne bety, bo to bardzo się źle skończyło dla niego. Ale czy to wynika z tego, że jakby rośnie też wykładniczo produkcja kultury? Czy to raczej wynika z tego, że chcemy być młodzi dłużej? Ja bym jako główny powód wskazał tutaj tę podaż, czy nadpodaż taką popkulturową i w ogóle zatrzęsienie tekstów i potrzebę odróżniania, więc potrzeba odróżnienia i tak będzie bardzo szybko wytwarzać nowe stylistyki, nie? I tak jak dzisiaj jakieś rzeczy takie, nie wiem, poszukajmy na YouTubie, nie? Jakieś takie po prostu śmieciowe historie, typu tam 2012, 13, nie? Że tak. To już, a to już, jak to się mówi, trąci myszką, nie? Tak, tam. Tak. Robert Pasut, co mówią tam nauczyciele 8 i tak. Tego świetne. Typu historie. Świetne, ale klasyczne. Tak. Świetne, ale klasyczne. To są wspomnienia ludzi, ja też bym ich nie dezawuował. Oczywiście. Oczywiście dezawuowałbym autorów, bo są kurwa frajerami, ale... Czy formuła jest luźna, tak? Ostatnio oglądałem ten Ród Smoka, ten serial na HBO, nie? I tak, a propos abstrahując, no? Tak. Zacząłem go oglądać, nie, a propos tego, co mówiłeś wcześniej. Zacząłem go oglądać i myślę sobie, o, powrót do Gry o Tron, ale super. I tak myślę, co ty pierdolisz, to było 3 lata temu, nie? Tak, tak. Żadna nostalgia, tak. Nie? Choć zaczęło się dość dawno temu, już tak, przyznać. Chwilę temu pierwszy sezon był, nie? Który to był rok jakiś 14? No tak, ale nie odłączyło mnie od tego świata. Jak od Gwiezdnych Wojen na przykład, tego pokolenia, które oczekiwało pierwszego epizodu. No to jednak tam minęło George 15 lat, nie? Wychodził z założenia trochę jak Mojżesz, jak przeprowadzał, wiesz, naród wybrany musi, dobra, musi wymrzeć to pokolenie, co pamięta pierwsze. Tak. Wyraźnie by to jego założenie. Nie wiem, mi to uświadomiło, kiedy widziałem jakiś fragment wywiadu z aktorką, która gra jedną z głównych ról w Rodzie Smoka. Swoją drogą mój kolega Piotr Szymowski, on ma własną wersję, nie, on to się nazywa Smród Smoka, bo on strasznie śmierdzi. Przepraszam, to jest nie, kompletnie niepotrzebne, ale mamy wymogi, żeby w każdym odcinku wspomnieć o tym, że Piotr Szymowski ma kłopot z higieną. To jest właśnie z naszym sponsorem podpisana umowa. Ale tam aktorka, która grała tą młodą Renéris, jeśli pamiętamy? Renéris? Whatever. Oni tak to czytają. Mm-hmm. Ja słyszę, że tam jest typ, się nazywa Demon i oni Damon. Damon? Damian. Damian. X-Demon. Słynny wrocławski klub. X-Fador! Dobry mój serial, wakacje w Oborniczach. To jest pierwszy odcinek tej audycji. Wyraźnie. O, super. Jeszcze szukamy formatu. Nie wiem, czy będzie drugi sezon. Nie, też się gubię, ale aktorka, która grała właśnie w młodocianej wersji, bo w ogóle ja nie połapałem, że tam, przepraszam, że się skupiam na Rodzie Smroka przez chwilę, ale w pewnym momencie przeskoczyło tam chyba o 15 lat i w ogóle, tak. Co to za ludzie, tak. Co to są za postaci? Tak. Ja nie to zajęło naprawdę długo, zanim się, to dalej ci sami, tylko inni. Wow. Czas zbadać tę prozopagnozję, bo już nie wiem, kto to jest kim, ale ona wspominała, że dla niej Gra o Tron jest właśnie wspomnieniem tym, że jej rodzice oglądali, kiedy to się zaczęło ten, że to jest to takie wspomnienie dzieciństwa. What the hell is going on here? Ale faktycznie, no, jest to trochę, no, wszystko postępuje, nie ma wątpliwości. I nadprodukcja jest dość sroga. Mm-hmm. Jednakże, jeżeli bym mógł powiedzieć, to zwyczajowo te... Dobra, zacznijmy od tego, żeby jakieś wspomnienia, które już tam wspomniałeś, o tym właściwie też jest wasz podcast, o tym, żeby trochę eksplorować własną pamięć, ale czy podczas tego właśnie spoglądania coś was zaskoczyło? Coś, co spojrzeliście na to i na kompletnie inaczej to zapamiętaliście, niż było w rzeczywistości? Bo to mnie zastanawia, bo często pamięć jest omylna i my sobie właśnie za pomocą tych naszych emocji usprawniamy takie wspomnienia, też związane z kulturą. Czy było coś, co jak tak spojrzeliście, nie, to jednak było gówno. Ja to źle zapamiętałem. Myślę teraz nad przykładami, których nie podaliśmy w żadnej wcześniejszej rozmowie, bo akurat mieliśmy parę okazji, żeby na to pytanie odpowiadać. Pytanie jest zasadne. Wycinam. Zostawmy. Nie no, zastanawiam się nad tym, czy coś jeszcze możemy wykombinować, bo jakby niedawno o tym rozmawialiśmy. Ja na przykład powiedziałem, to jest dosyć zabawne jako w ogóle sytuacja, że jak robiliśmy materiał o wizytach popowych gwiazd w Polsce. Tak. To,
Ja o tym naprawdę zapomniałem, o tym, że jak przyjeżdża Enrique Iglesias, który był jednym z popularnych wokalistów i tylko tyle, i synem bardzo znanego szansonisty i tylko tyle tak naprawdę, tak. Ładnym chłopakiem i tylko tyle, to on się spotkał z pierwszą damą, nie? I gdyby coś takiego się wydarzyło, coś analogicznego, że tam ktoś z Agatą Dudą przyjeżdża, nie wiem, tak. Nawet jakaś taka duża gwiazda w rodzaju, nie wiem, Bieber. Jason Derulo. Jason Derulo, tak. A czy to widzisz, no. Wait a minute. Były takie próby. Więc gdyby do tego doszło, to byś powiedział, kurwa, ale po co, nie? Tak. W sensie, jakby tak. Dlaczego? Dlaczego? A wtedy ten głód w ogóle i jakby ten dystans do tej zachodniej popkultury był na tyle duży i na tyle nie byliśmy jeszcze jakimś takim rynkiem zbytu sensownym, żeby u nas jakoś często organizować koncerty. Mhm. Był tam, nie wiem, pod koniec lat 90. Bowie się nie wyprzedał w Trójmieście. Co ty dajesz? Tak, tak, tak. No. Więc to jest przedziwne, nie? Jakby, że no jednak trochę nadrobiliśmy tak, jeżeli chodzi o tę prędkość. No. Kolonializm ten taki kulturowy troszeczkę od nas odchodzi, ale dalej można u nas, wiesz. Chyba najlepszym tego przejawem zawsze była Jaka to melodia, gdzie te występy to był po prostu jak jakiegoś złego snu, nie? Jak to powiedział klasyk, gdyby naziści wygrali wojnę. Bo to Robert Janowski. Robert Janowski by zapowiadał. And und Madame Helen, Marlena Dietrich, jej hologram dokładnie, zaśpiewa nam Heinrich po raz tysięczny. Nie, bo to pytanie oczywiście chciałbym przejść w kierunku trochę odmiennym, ponieważ jeżeli wychylimy się w przyszłość, to wy można rzec, macie taką dość ciekawą perspektywę, będziecie oglądać niemalże jak ta kultura z tej takiej formy dosyć poprzedniej, czyli takiej analogowej, przechodzi w cyfrową. Mhm. To oznacza też, że kolekcjonowane nie są tylko same artefakty tej kultury, ale też są reakcje na nie, włącznie z tym, że to, co do tej pory było mniej więcej tylko we wspomnieniach i tak dalej, teraz mamy, nie, zapisane, o, byłem na tym, oglądałem to, każdy prowadzi swój dziennik osobisty i tak dalej. Czy to w ogóle, widzicie jakoś może odmienność między tym, jak wyglądały reakcje, też tworzenie całego tego, tworzenie w latach 90. Do tego, jak to wygląda już w latach 2000, kiedy pojawiają się media socjalne, społeczne, które też zaczynają grać coraz większą rolę w tym, jak się promuje, ale też jak się odbiera kulturę. Jest to, no, odpowiem piłkarsko, proszę państwa. Nie, no, tak... No to ja go kontakt był. Ale no, jesteśmy dziadami. Nie, odpowiem piłkarsko. Nie wyobrażam sobie dzisiaj być takim, nie wiem, no, nie mówię, żebym nie chciał, bym trochę chciał w sumie być zajebistym piłkarzem dzisiaj, albo kiedykolwiek, ale jak, nie wiem, jeśli ktoś śledzi na przykład karierę Roberta Lewandowskiego, tak. I obserwuje jakieś takie sytuacje typu Robert Lewandowski od dwóch meczów nie strzelił gola, albo tam coś zmarnował, tak. W jednym meczu, to wsiadanie na niego jest jakieś kosmiczne, tak? Mhm. Jak ta presja, która jest robiona przez social media. Ja nie wiem, ile się płaci terapeutom, którzy zdejmują presję, taką presję z takiego gracza, ale to muszą być jakieś potworne pieniądze, nie? Ja myślę, że jest do zrobienia. Bierze mu telefon, łamie na kolanie. No. Tylko piłę. Dobra, to ja to będę robił. Czekaj, na przykład, że Robert Lewandowski czasami wchodzi na przykład na swojego Facebooka i tam czyta, co mu piszą. A tam, wiesz, oznaczono syn młynarza, wyzywa go zdrajcą. Co? Czemu? Ja kocham pisać. Robert Lewandowski wchodzi na Facebooka po raz pierwszy w 2022 roku, nie? Co tu się dzieje? Jo, dobra, sprawdzę tego DM-y i wracam do Dzwoni terminu. Do Szczęsnego. Wojtek, ty widziałeś, co się dzieje na tym komputerze? Tak, tak, tak. Co to znaczy 60? Jakby, wiesz, no. Tak, dlaczego ci wszyscy ludzie mówią jak gitowcy? To w ogóle jest temat związany ze współczesnym internetem, że jest dużo jakichś takich neogitów samozwańczych. Wiesz? Dlaczego zmierzałem? A, sorry. Faktycznie. Dlaczego zmierzałem? Nie, no, oczywiście, że ta presja na wszelkiego rodzaju osobach, które są publiczne, jest mniejsza lub większa. No. Trochę nie zazdroszczę na przykład dzisiaj, nie wiem. No. Young Leosia parę dni temu wydała nowy singiel, który, tak. Nie wiem, zdaniem wielu osób jest słaby. Mi się w ogóle podoba swoją rzecz. A nie słuchałem jeszcze. Spoko, tam jest refrenik. W momencie wydania tego prawdopodobnie to już będzie klasyk pokryty patyną. Nie, no właśnie ludzie tam strasznie uwalą w komentarzach w ogóle. To nie jest nieodróżnialne, znaczy, jest jedno od drugiego. No i nie wiem, no i kiedyś jak się wydało chujową piosenkę, no to się po prostu wydało chujową piosenkę. Przychodził Wiesław
Vice krytykował ją na łamach tylko rocka. I nara, i to się wszystko, co się wydarzyło, nie? No i ewentualnie miałeś mniej osób na koncercie, a potem wydałeś drugą płytę, już była spoko i miałeś więcej osób na koncercie. Tak. Elo, nara, to jest wszystko, nie? Mhm. Zgadza się. No i ewentualnie miałeś jakieś tam, nie wiem, no, rozmowy z ludźmi po koncertach i... ale wiadomo, że nikt ci w twarz nie powie, że jesteś chujowy tak. I prawie nikt. Poza tym oczywiście legendarnym koncertem w Zielonej Górze, kiedy to... I tu pozdrowienia dla obu stron konfliktu. Zaproszę tego gościa, co tam wtedy. A wiesz... To naprawdę musimy wiedzieć, ja go poznałem. Poznałeś go? Tak, bez kitu, no. Ale nie mogę mówić więcej, bo to on mówi, to mi zrujnowało życie. No, fucking, prawdopodobnie. To zawsze są dwie strony. Mógł to wykorzystać. Tak, do nagrania fita z Ryśkiem. No i tak, no, presja jest olbrzymia i to pomaga czasami, bo na przykład, nie wiem, no, u nas było tak, że nie ma tej presji, znaczy jest tak, że nie ma tej presji i u nas od początku ludzie nas bardzo wspierali i nawet jeśli pojawiały się słowa krytyki, to było tak. raczej wyważone, ale gdzie tam my tam skalą w ogóle nie jesteśmy, nie? I zakładam, że nie wiem, jak jest osoba publiczna, która jest choć trochę kontrowersyjna, jest na Twitterze, tak. To ja nie wiem, w sensie, czy da się funkcjonować w ten sposób, żeby czytać te rzeczy, które ludzie sobie piszą. Zgadza się. To nie? jest nie do zrobienia, ale pojawia się tutaj drugi smok, ponieważ jest też ta pokusa aktualizmu, żeby oceniać też to, jak człowiek się zachowywał z punktu widzenia dzisiejszego oraz tego, kim on powinien być teraz, jak on się zachowywał kiedyś. I jeżeli mogę to spiąć w całość, to uważacie, że dla ogólnie tworzenia kultury w przyszłości ten taki, no to, że właśnie nie tworzy się rzeczy odosobnione, że to już rzadko kiedy jest to partykularna rzecz, którą ja wypuszczam, a potem się spotykam na koncercie, nara, no bo faktycznie Robin Lewandowski jest teraz, nie jest tylko piłkarzem. To nie jest typ od kopania piłki, który nie ma też życia swojego prywatnego. Wszyscy wiemy, on musi sam selekcjonować, co ma, on ma firmę, która mu robi z jego życia produkt dodatkowy, prawda? Mm-hmm. I nie może jak George Best zajechać, wiesz, krechy i wyjść z dwoma panienkami, bo jest przerąbany. Nie może się wyluzować. Także on pewnie będzie niedługo ludzi skurować, bo to nie ma innej możliwości. Bo tam musi być ciśnienie grube. Ale... Tak się mówiło o Jordanie. Tak. Na podstawie tego dokumentu o Jordanie. Okay, że tam były dwie opcje, tak? Albo gość zostanie wybitnym koszykarzem, najlepszym na świecie, albo będzie zacznie skurować ludzi. Okay, I get it, but this is not passion. I took it personal. To jest przerażające. Tam jeden z ulubionych komentarzy było somebody briefs i jest Michael. Okay, now it's personal. Ale czy dla tworzenia rzeczy i w konsekwencji też późniejszego jakby tworzenia no, całego sztafażu takiego emocjonalnego odbioru i tak dalej, nie oznacza to też, że dla was będzie to, jeżeli chcecie dalej się zajmować przeglądaniem zjawisk społeczno-kulturowych, to kiedy powiedziałam, że nostalgia się kończy, to też nie oznaczało, że ona się jeszcze bardziej rozrośnie, ponieważ będziemy mieli jeszcze dodatkowy kontekst, czyli mamy wejrzenie w reakcję wielu ludzi. Czy to oznacza, że w pewnym momencie to jakby wzrośnie nawet zapotrzebowanie na takie usługi reducenckie kultury, tak to nazwę, czyli po prostu jeszcze jej przetwarzanie w kierunku takiego właśnie zrozumienia, co się też w głowach działo ludzkich. Tak. Nie, no ona się na pewno nie skończy. To znaczy, no być może planeta się skończy i coś tam, ale jest tak, żeby tak sama z siebie w najbliższych kilkudziesięciu latach ta nostalgia this się skończyła. Will never die, tak jest. A te rzeczy, o których mówisz, no właśnie, już pomijając to, jakie dzieło ktoś stworzył, albo jakie świadectwo prawdzie na boisku, whatever, że mamy poza tym jeszcze komentarze, reakcje i wchodzenie w jakiś dialog. Wydaje mi się, że jakieś tego typu historie na zasadzie, no ktoś tam zrobił coś tam, ktoś nagrał o nim Insta story i się zaczęła jakaś taka napierdalanka, to będziemy to traktowali, to znaczy nie wiem, czy my, no bo też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo to będziemy robić, ale będzie to traktowane jako jeden z tekstów źródłowych, nie? I jeżeli ktoś będzie chciał podejść do tego w miarę poważnie, ja myślę, że my tak podchodzimy i pewnie też wielu innych podcasterów, prawda, no to jeżeli czytamy, sprawdzamy roczniki starych gazet, grzebiemy na jakichś tam chomikach i wynajdujemy jakieś rzeczy, których nigdzie indziej nie ma, to tutaj będzie to pełnoprawny tekst tego typu właśnie, nie? Po prostu ta różnorodność źródeł się tutaj zwiększa, no i ono będzie tylko, raczej będzie wspierać nostalgię niż ją, wiesz, hamować. A co z prawem do zapomnienia? Bo w tym momencie, odwrócę pytanie, jeżeli mamy dostęp do tego wszystkiego, czyli tej poszerzoną o naszą wirtualną formę pamięci,
to co z ludźmi, którzy jakby, no właśnie, nawywijali, nie? I jakby nie chcą, żeby to było zapamiętane. Tylko i Google Act of coś tam, który sprawia, że masz prawo do bycia zapomnianym, będzie chronił? Czy myślicie, że będą jakieś usługi czyszczenia pamięci internetowej? Bo to jest w sumie rzecz, która by się przydała teraz, tak mi się zdaje. Wszystkie osoby piszące, które powiedzmy piszą dłużej niż 5, tam 10 lat, wiedzą, że żywotność niektórych artykułów internetowa jest bardzo krótka. I wydaje mi się, że to oczywiście z jednej strony zawsze będzie osoba, która będzie pamiętała coś, co tam nawiwijałeś kiedyś tam. Ale z drugiej strony bardzo łatwo na przykład zapominamy dzisiaj influencerom, co tam nawywijali. Czasami to trwa miesiąc, tak? Jest jakaś afera. Jakby czasami patrzę na jakąś osobę i wiem, że coś się wydarzyło, ale nie mam pojęcia, co to się stało? Nie? Wiem, że go nie lubię, ale nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, nie? Nie mam pojęcia. Więc wydaje mi się, że nie wyzbędziemy się tego prawa do zapomnienia. No wiadomo, że tam Lev Rywin ma niewielką szansę na zapomnienie, bo... Bo nie żyje. Bo nie żyje. To nie jest tak, pozdrawiamy pana. Obróci kartę. No, chyba zmarł niedawno. Słucham? O, zmarł. Zaraz się okaże, że to Lewiaszyn. Słuchajcie, zapytajmy internetu. Nie, zmarł, gdzie tam? Lev Rywin? No. To ty myślisz o... O Lwie Tolstoj! No mówię ci, że Lew Tolstoj. Nie. Co to się za postaci pojawiają? Nie, no, że żyje, to jeszcze wyszedł. Chyba. Żyje jak trzeba, 77 lat, młody chłop. Ja tylko tak arebur, bo ja mu życzę wszystkiego najlepszego. Nie, myślę, że jeszcze nie jedną aferkę, nie jeden film sfinansuje. Gówno, prawda, na pewno już nie, ale żyje. Nie, może Mariusza Pujszy. Ale kombo w ogóle. Tak. To jest taki niższy poziom producencji, jak zaczynasz finansować film Mariusza Puszy, znaczy coś w swojej karierze. Tak, nie starzysta. A wcześniej Spielberg, nie? Producent intern. Tak. Ale to jeszcze rozszerzę to pytanie, bo jest takie określenie w tak zwane sekulum, czyli to, jak długo ludzie żyją. Właściwie to techniczny to jest termin, ile minęło czasu od wydarzenia do czasu, w którym umarli ostatni ludzie, którzy je pamiętają. I to się też zbiorczo traktuje jako wspólną pamięć pewnego pokolenia, prawda? Czyli nazwijmy to jest około 80 do 100 lat, kiedy ustanawiamy tę cezurę, od tego czasu mamy pewną wspólnotę, która nie jest podzielona już na generacje, tylko jakby to jest coś, co pamiętamy. Oczywiście dla naszych rodziców, jak dziwnie by to brzmiało, ale wspomnieliście o panu Skolimowskim, on żył w cieniu wojny, mimo że tej wojny nie zapamiętał nic, nie był jej świadkiem i tak dalej, ale to tak długo jeszcze jako traumatyczne wydarzenie działało. A teraz jeśli mamy do czynienia jednak z tym, że możemy sprawdzić, czy pan Lev Rywin żyje, czy nie, mamy dodatkowo jeszcze własne zapiski, które są gdzieś delegowane, to czy nie sądzicie, że ten okres ulegnie pewnemu takiemu wydłużeniu i zwiększeniu, jeśli chodzi o zasięg informatyczny. Żyjemy dłużej, pamiętamy więcej. Czy raczej będzie to w drugą stronę? Tego jest tak dużo, że będziemy musieli właściwie sami wyselekcjonować to, co chcemy pamiętać i to, co mniej ważne, zepchnąć gdzieś na bok. Myślicie, że to się zwiększy czy zmniejszy? Mateusz, zwiększy czy zmniejszy? Bardzo jak zwiększy, no zwiększy się czy zmniejszy? A kto zabił? Pytam! A nie chce ten gość tam siedzi. Czy on nie chce? Wydaje mi się, że utoniemy trochę jakby w lesie. Silvarerum, kurwa. W lesie rzeczy i w lesie tekstów i tego typu... Silvasrerum, bez tak, tak, tak można powiedzieć. Fajnie nice, powiedziałeś, fajnie, tak? No. Bo to jest sranie i to się też zrymuje. I zajmujesz komedią na co dzień. Tak. Nie. Tak. To jest moje do CV, to ją, nigdzie nie występuje. Tak. Więc pewnie się pojawi jakieś kryterium, wiesz, które pozwoli stworzyć hierarchię tych wydarzeń, bo inaczej rzeczywiście się, skoro już się trzymamy tych dowcipasów, się zesramy po prostu od naporu tych rozmaitych tekstów, więc ja bym tego typu drogę sugerował. My i tak już dzisiaj żyjemy trochę jakby w muzeum i w archiwum, nie? Tak. To nie jest też jakaś moja światła myśl, tylko tam bardziej Simona Reynoldsa, który się tą retromanią zajmuje, a jeżeli to będzie spotęgowane, no to musi się pojawić tak naprawdę jakiś filtr, który sprawi, że się nie zabijemy od naporu równoważnych treści, nie? No ale to jakby człowiek ma to do siebie, że nadaje jakieś też, wiesz, totalnie fikcyjne hierarchie rozmaitym wydarzeniom w swoim życiu, nie? Zgadza jakby się. Religie z tego korzystają na potęgę, nie? Więc dlaczego Panie, by nie nowy model? Panie, z tą religią to przesadzają, naprawdę. Zastanawiam się. Kto to widział? Co się dzieje przed ofiarami jakichś takich nagonek internetowych,
które tam są jakieś kanały, są od 15 lat i jakby istniały od kiedy istnieje YouTube, że kręcimy dzisiaj żuli, ale będzie śmieszny żucie, wywrócił i zażygał, nie? To na przykład, nie wiem, jest ten gość, pamiętacie Kula daje Fula 10 lat temu? Tak. I jakby ciekawe jestem, że on dzisiaj idzie, wiesz, dostać gdzieś pracę, składa CV i ten gość po drugiej stronie... Yo! No. Ty jesteś ten Kula chyba. Czy ty nie disowałeś Omena? Tak. Kula właśnie. Tak. Fajnie, bo... Ale nie, on został dobrym graczem pokera, także nie jest... No bo... Ale... Ja już tłumaczę. Nie, wiecie o co chodzi, nie? Czy oni mają prawo do zapomnienia, nie? Jakby, tak. czy nade goście, wszystko. Którzy... Dlatego właśnie wspomniałem o tym, o tej dyrektywie Parlamentu Europejskiego, bo ona wychodzi z bardzo humanistycznych założeń. Mamy prawo też do poprawy. Mamy prawo się zmienić. I wiadomo, że tym bardziej być ocenianym przez to, co się robiło, jak się miało 14 lat pod blokiem. Ale no man. Dlatego ta ciągłe zapisywanie rzeczywistości i prawdopodobnie następne lata, to jest oczywiście mój dziki guess, ale ten pato streaming przejdzie w tak zwany in real life streaming, nie? Czyli to się będzie działo na bieżąco. Będą ludzie, którzy będą transmitować swoje życie, jak to niby wygląda, czyli będą mieli kamery wszczepione gdzieś tutaj, takie gigantyczne albo małe. I to chyba tak będzie wyglądało. Wtedy... Gigantyczne kamery wszczepione w oko. To by był CMS. Starego pana Stanika, tak. Razem z panem Władkiem, co trzymaj. I wali petami. Ale co, ta dyrektywa wyszła od Kuli właśnie? Tak, to jest właśnie. On napisał projekt. Tak? Kula kontra Rzeczypospolita Polska. Tak ją do dzisiaj określa pani Lagrange. Ale jeżeli... No bo spekulowanie... No ale tym się też będziemy zajmować. Czy to jest też tak, że w sumie pojawią się ludzie, dla których jakby ten słynny Truman Show, który teraz się ogląda, teraz wiesz, z takim jakim, na pewno. Ale koncept, w którym ktoś ze względu na prawdopodobnie możliwe, albo wynikające z tego, że to jest mniej przywiązana do jurysprudencji część świata, sceduje takie prawa swoich potomków na to, żeby transmitować ich życie od poczęcia, no może nie, od narodzin, załóżmy, bo to też jest dosyć niebezpieczne, ale od narodzin po wiek jakiś dorosły, to czyli pojawią się ludzie, których życie będzie transmitowane. Myślicie, że to jest realna sprawa, czy to raczej gdzieś tam damy temu odpór, bo są już możliwości. Tyle wiem. Są możliwości i nie wiem, ile ma lat córka Eminema, nie? Ta Hayley, nie? A to jakby fajnie. Trochę śledziliśmy wszyscy, co się tam z nią działo. Też ojciec chyba niespecjalnie ją ukrywał przed opinią publiczną. No jakby to wiadomo, że to nie była transmisja 24 na dobę i tak dalej. Ale no czasami jak obserwuję influencerów, którzy w bardzo swobodny sposób posługują się wizerunkami swoich dzieci w social mediach i w zasadzie jak wchodzisz na ich Instagrama, to masz z każdego dnia jakieś zdjęcie, no to czym to się różni? Nie? No jakby to dziecko jeszcze tam w międzyczasie między tymi zdjęciami czasami sra i żyga, nie? Nice. I tego nie widać. No, ale nie, ale wszystko pozostałe. W rolę tego dziecka i tak myślałem, a, to brzmi jak... Więc no. No, cały ten wolumen tych wszystkich rzeczy, które zostaną stworzone, jest dosyć taki imponujący. Ja jeszcze przyznam, że wspomniałeś o tej części takiej ekologiczno-klimatycznej. Tak się jest, tak, damn, I don't know. No, brzmi... Mateusz tak cały czas o tej ekologii. Coś tam, ocieplenie. Mateusz, widziałeś za oknem, co się dzieje? No. Gadałeś z warzechą kiedyś? Masz rację. Nic sobie, się nie dzieje. Co, na nie głosujesz? Właśnie głosuję. No właśnie, trzeba to zmienić. W tym momencie. Właśnie głosuję. Właściwie jedno z już ostatnich pytań, bo nie wiem, ile my tu tam naklikaliśmy, ale jakim cudem ja mam to wiedzieć? 16 godzin. Godzinę raptem? To jeszcze musimy popierdolić, bo będzie ciężko montować. Nie, ale czasami lepiej samo mięso niż tam, wiesz, dokładać jeszcze. Słuchajcie. Tak? No bo to jest robota, ja wiem. A nie wiem, bo... To było bardzo nieprofesjonalne i chciałbym, żeby Jerzy Raldor tego nie słyszał. Ale... Ja mu przekażę. Ale on już nie żyje, mam nadzieję. Nie tak jak z Lwem Rywinem. Jezu, ja się kiedyś mega... Bo pani Małgorzata Dydek też nie żyła. Znaczy nie żyje wciąż. Też nie żyła.
jak jeszcze raz znowu dostanę po głowie za to samo, bo ja zapomniałem, dla mnie to była, jak ktoś mówi koszykarka, to ja myślę od razu Małgorzata Dydek. Przypomnę. A o kim myślisz na drugim miejscu? Nie, żadnej. No właśnie, nie? Właśnie to jest jedyna, jaką znam. To prawda. Więc po prostu byliśmy w radio i tam było pytanie o koszykarkę, nie? I mówię, no Małgorzata Dydek pewnie mogłaby sięgnąć coś wysoko. Chodziło o wysoką kobietę, nie? I potem od razu SMS, jak możesz? Ona sięga teraz jedynie stóp naszego Pana Jezusa w niebie. Ja mówię, dobra, Morgo, stary, nie wiedziałem. I Kolo mi pisze, mówi, ale to weźmy to jakoś zaadresujmy. Ja mówię, kurde, skąd miałem wiedzieć, że ja nie byłem na pogrzebie? Ludzie, ani jej nie zabiłem, także skąd mam wiedzieć? Nie jestem pewien, no nie da rady tego wszystkiego na bieżąco. Więc, to powiedziawszy, czyli jeśli chodzi o jakby rosnące śmietnisko kultury, bo ono jest dosyć hardkorowe, coraz większe, jednakże ja bym, czy to nie oznacza też, że przedtem było jakby, dziwnie to zabrzmi, ale był jeden jakiś taki, był nurt kultury, tak? Mówiliśmy o mainstreamie, było coś, co wszyscy znamy i tak dalej i były alternatywa, tutaj są, to pancy, oni piją te, jak, no ja to widział, oni robili tam kota dręczyli, nie, i tak dalej. I wtedy miałeś mniej więcej dychotomię dosyć znaną, byłeś albo tym tu, chłopem takim elegancko zaczesanym na prawo, albo byłeś jakim na lewo zaczesanym i to było już coś tam oznaczało. Czy w przyszłości w ogóle będzie coś takiego jak główny nurt kultury i nurt alternatywny? Czy sądzicie, że to jest ze względu na hiperdostępność internetową, to jest już właściwie niedorozróżnialne i każdy znajdzie amatora swojej twórczości? Ja bym zaryzykował jakieś takie stwierdzenie, że będzie, bo skoro rozmawiamy o śmietnisku tekstów albo o różnorodnych i równoważnych tekstach, tak, że to nie będziemy wiedzieli, jak wybrać, to pamiętajmy, że tak na poziomie ekonomicznym jakby rozmaite ośrodki, które wytwarzają treści, produkują jakieś tam domy medialne, whatever, że to nie będzie tak, to jest spoiler, nie będzie tak, że wszyscy będą dysponować takim samym kapitałem, nie? Tylko ktoś będzie dalej akumulował po prostu jakąś taką większą działkę. Mateusz, ty naprawdę nie głosujesz na mecena, bo tu zaczynamy jakieś komunistyczne takie treści tutaj. Dobry wieczór, no i wiesz, i w ten sposób się ten główny nurt będzie wytwarzał, bo skoro, jeżeli będą funkcjonować najbogatsze jakieś tam ośrodki tworzenia tych treści, produkowania tych treści, dystrybuowania, no to siłą rzeczy w ten sposób pojawią się jakieś teksty dominujące, nie? I jakby na obrzeżach tego wszystkiego będzie sobie powstawać alternatywa, jak to zwykle. Jasne. I jakoś będzie wchodzić w dialog z tym wszystkim. Bardzo dużo takich poważnych pytań zadajesz, co jest oczywiście chwalebne, ja ale... Myślałem, że tutaj będzie o cycach coś tam. Tak, tego, bo to mi mówi, dobra, że to... przyszłość cyców. Dobrze. Stawka większa niż cyce. Słynny film. Słuchajcie, czy porównanie cyce jak dolnica jest obraża bardziej porównującego, czy porównywaną? Wszyscy przegrywają. Ogrodników. Nie, ale to, co mówisz, jest ciekawe, bo w świetle najnowszych i dosyć przerażających odkryć, że generowanie ruchu w internecie, wow, uwaga, to nie jest znowuż taka czysta gra, bo zdemokratyzowana, tak jak nam się zdaje, ale jesteś w stanie rzeczywiście zaszczepić pewną ideę wiralowości pewnych treści. Choć na przykład całkiem niedawno, a propos tego serialu, o którym dyskutowaliśmy, Ród Smoka, on tak trochę był w pewnym momencie, można powiedzieć, zestawiany z tym serialem o Władcy Pierścieni, Pierścienie Mocy, coś w tym duchu. I pamiętam porównanie o tym, że firma, która Amazon, zamierzał również też stworzyć taką kampanię oddolną do odbioru i nie bardzo to wyszło, mimo tego, że zostały włożone pieniądze. Czyli z jednej strony, czy można kreować taką recepcję czegoś naturalną, czy raczej sądzicie, że jednak lud w swojej mądrości nieskończonej wygra i to on głosuje oczami? Jedyne, że może to się już dzieje, tak? What? Na YouTubku, znaczy to, że nie wiem, za każdym razem, kiedy pojawia się informacja typu mała syrenka, będzie czarnoskóra, co się dzieje, nie? I potem nagle wskakuje milion filmów na ten temat i ten milion filmów, a potem milion follow-upów do tych filmów i tak dalej. Tak. To skądinąd wiadomo, że takie rzeczy w Stanach się już dzieją, że odpowiednie środowiska i partie opłacają pewnych twórców, tak? I
Nie zdziwiłbym się bardzo, gdyby się okazało, że ten czy inny twórca w Polsce też jest opłacany przez pewne środowisko. Przez tak? Mariana Krzekleskiego. Na przykład. Cały czas. On cały raz wrzuca Krzekleski te pieniądze, ale niestety wrzuca w 5 sposobów na i tam nic z tego nie... To się nie przekłada pięć w ogóle na głosy. 5 sposobów na koalicję prawicową. Bierz, nie, Marian, słuchajcie, powiem dzisiaj o 5 sposobów na łóżeczko dziecięce. Nie, słuchajcie. Nie, mam lepsze. Mam to... tutaj katolickich szurów. Mam tutaj hardych neoliberałów. Taki piękny mężczyzna, tak. Ja nie wiem, o co chodzi. Cyraneczki śpiew, usta Mariana legendarne. No, si, cóż, si, si. Ale muszę też, a propos dyskutowania o takim rozchwianym centrum tego, gdzie się znajduje właściwie uwaga publiczna, to na sekundę, i to rzeczywiście chyba będzie już jeden z ostatnich tematów, nas chyba trochę wychowała telewizja, tak mi się zdaje, bo ja mimo, że raczej unikałem, ale pamiętam, że jak wracałem do domu, to odpalałem telewizję. To była rzecz, która mnie, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ukształtowała przynajmniej w odbiorze tych popularnych rzeczy. Waszym zdaniem, czy telewizja, oczywiście ona się zmienia i stara się dostosować, czy ona nie jest jednak takim trochę pancernikiem, który nie ma odpowiedniej zwrotności w obecnych czasach, czy dalej jest potrzebna, bo jakby nie patrząc, wielu osób, twórców internetowych i tak dalej, próbuje znaleźć walidację poprzez właśnie telewizję, to jest tak, że zawsze ta stempelek as seen on TV, on będzie miał jakąś wartość. Czy raczej telewizja to done deal, koniec. Nie zawsze nie, ale pewnie jeszcze długo, nie? No, w telewizji są budżety i to jest wciąż coś, tak. Co sprawia, że tacy jak my, nie tacy jak my, ale jakby, że YouTube trochę, twórcy YouTube'owi nie mają szans na takie budżety, nie przypadkowo, tak? Tak. Telewizja cały czas ma jakąś tam wiarygodność. Jak długo, cholera wie. Też jestem ciekaw, no bo wiadomo, że mówi się bardzo często o takim rozstrzale pomiędzy tym, jak media konsumują młodzi, jak starzy. Starzy to telewizja bardziej, młodzi bardziej ten. Ciekaw jestem, czy to finalnie nie jest tak, że jak na przykład nasze pokolenie milenialsów wchodzi w jakiś taki wiek typu 35-40, to czy oni nie wchodzą w telewizję powolutku? Tak. W sensie, czy to jest tak, że my zostaniemy przy YouTube'ku na przykład, jasne, albo przy podcastach? Nie? A czy, nie wiem, czy to takie czy badanie u was tak jest? Na przykład czujecie po sobie, że macie ten zmysł domatora nagle tingling, że klapcie i oglądanie wieczorne wiadomości? No, mi to wchodzi. Nie chcę być kolejną osobą, która mówi, ej, bo ja nie mam telewizora i telewizji, bo tak, jestem bardzo, to już nie jest nowoczesne od 28 lat. Nie? Teraz po prostu jest właśnie odwrotnie. Tak, dokładnie. Ale jak jestem w domu rodzinnym, to z rozkoszą. Właśnie dlatego, że jak pojawił się YouTube i mówiło się o tym, że masz wolność wyboru, to jest właśnie demokratyzacja, jeśli chodzi o dostęp do treści. Wpisujesz i jest. Znaczy tam gówno było w tym 2005, jakiś koleś ze słoniem w zonie, jakby był super content. No to i żule. Pierwszy. Walka, żul kontra słoń. Dokładnie, idę albo nie idę, kotopies. Nie, no koleś, który uploadował pierwsze wideo na YouTubie. To jest jakaś taka zoologiczna sytuacja, ale nie, że zoologiczna sexy. Ja wiem. Tylko wiadomo, co chodzi. Chociaż zależy, każdy ma swój lot. No i to była wtedy wielka zmiana, nie? Że mogę wybrać, mogę po prostu decydować, a nie być zdanym na łaskę tego, że tutaj mi jakiś prezes telewizji, tam oni mają ramówkę i ja to oglądam. A teraz mi się bardzo podoba taka sytuacja, w której nie muszę decydować po prostu. Okej, no mogę sobie coś tam przeklikiwać, ale to jest jakaś taka czynność generalnie jak mruganie oczami. Ten zapping, to jest bardzo stare słowo, kiedyś się mówił zapping, więc może się okazać. Zipping. Dobrze. Street, dwie Wiktorie złożę lewa na górze. Dobrze. Ja tak nie mam, muszę powiedzieć. I z rozkoszą raz na jakiś czas, jak jesteśmy gdzieś tam z dziewczyną w hotelu czy motelu, czy coś, tam jest telewizor, to sobie korzystamy i oglądamy jakieś serializacje. Sirius TV głównie, szczerze mówiąc. Tak, to jest bardzo dobry kanał. No. Jest genialny. Jest genialny. To jest coś, czego internet nie może dać tak naprawdę. Zgadza nie? się. Nie wygeneruje, bo nie ma... Bo to jest jednak taka trochę... To jest jednak skansen. A skansen nie zawsze... to nie jest też tak, że moim marzeniem być w skansenie. Mm-hmm. Nikt nie jest to twoje, wiesz, i to mi przyniesie pieniądze, będę odtwarzał. Ale wspaniałe. Lista szlagierów. Jakie są pieniądze w tym biznesie, tym śląskiej piosenki takiej, nie? Takiej zupełnie niszowej, która leci tylko tam. Tam nie ma pieniędzy. To jest coś, co się w ogóle jakokolwiek opłaca, czy po prostu są hobbyści, siedzi w Chicago jakiś Ślązak i nagra sobie piosenkę i ona poleci, ale to jest tyle, co się dzieje wokół tego. Nie? Ja myślę, że to jest głównie wspólnota. I tu mówię to absolutnie bez żadnego cynizmu, ponieważ wszyscy ludzie, którzy śpiewają, bawią się tam wokół tego, to wygląda jakby im to sprawiało frajdę. I to jednocześnie jest jakaś tam forma identyfikowania się i to nie ma pieniędzy. Ja mówię, tam jest geld.
Po prostu. Dlaczego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja tak nie mam jak Mateusz, że, tam, tak. Że to jest dla mnie bardzo komfortowe, że coś jest o tej godzinie i nie muszę wybierać. Bo jak już jestem przy telewizorze i włączam i na przykład, nie wiem, widzę, że jest film przerywany reklamami, tak. To ja już to przestałem rozumieć. Wychowałem się na tym, wiem jak to działa i dlaczego ten model funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, ale jestem bardziej wkurwiony niż ten, więc jakby... I wiem, że YouTube też przerywa reklamami i tak dalej, ale to jest jednak 15-30 sekund. Nie, ale jest też adblock poza tym. To... Co? A nie, bo jak się ogląda na samym telewizorze, nie możesz mieć adblocka, bo... No bo nie, nie. Coming out. Nigdy nie miałem adblocka w swoim życiu. Co ty dajesz? W żadnym komputerze, no. Czyli to ty na swoich barkach tego polskiego YouTube'a ciągnąłeś. No. To tobie musimy podziękować za sukces. Tylu wspaniałych sposobów na... Pomijając oczywiście mateuszowską dziwaczną obronę zoofilii, chciałbym, myślę, że zapomniałem. Ja tak cały czas mam z nim. Czemu to Mateusz, przestań już. Nikt cię nie pytał. Albo właśnie czemu dziwaczną, albo czemu obronę, nie wiem. Wybierzcie sobie. Zależnie od tego, kto słucha. Tak. Obie demografie obsługuje. A jak wiemy, równie też. Oni obie są potencjalnymi nabywcami, ale... Mateuszowska obrona zoofilii, to brzmi jak taki esej taki. Mateusz, przed tobą to jest. Tak, tak, tak. Albo jakiś taki klub, taki dla panów. Rotary. Ja myślę, no że i nie wiem, czy się zgodzicie, że telewizja miała na tyle formujące znaczenie przez wiele lat, że nie uciekniemy od tego chociażby, że myślimy wszyscy w formatach telewizyjnych. To jest coś, co jest wdrukowane w mózgi, tresowane właśnie przez ten migający ekran. Nawet obecnie, wiesz, mówimy o sezonach, mówimy o serialach, mówimy o formatach telewizyjnych w znaczeniu takim, że to jest odcinek, to jest trwa tyle, przerwa na reklamy. Dziękujemy, wróciliśmy, trzymajcie się. Nie wyjdziemy z tego i nawet jeżeli to znajdzie jakąś nową formę, to myślę, że nie zniknie. Jak wiele rzeczy chyba. Chyba to jest jedyne co, że mamy tendencję do zachowania wszystkiego i tego będzie bardzo dużo, więc myślę, że roboty dla was nie zabraknie. To na nawet pewno. Byście może jakiegoś stażystę połapali i go też wykorzystywać finansowo. Myślę, że to też nie jest tak w duchu czasu, nie? Tak jakby, żeby on potem mógł nagrać właśnie prawdziwa prawda na temat podcastu i wywiedz sobie, ty, ale to zaplanować wszystko, aha, nie? Czyli najpierw wziąć, ziomuś, my ci zapłacimy i ty będziesz udawał, że my cię mistretujemy, a tak naprawdę chodzi o akcję podwójna garda i udajesz, że robisz to coś złego, tylko po to, żeby na sam koniec powiedzieć, on je prank, bro. Dobrze. Mówię, takie oferty to w cenie tego programu. Moi drodzy, będziemy powoli kończyć, bo myślę, że poruszyliśmy tak dużo tematów, że trzeba będzie... O Jezu! Bardzo tak szczerze myślisz, że będzie drugi odcinek, jeżeli ten ma być pierwszy? On Zenkolo decyduje. Pozdrowienia na... Okej. Mamy na słuchawce informację, że będzie. Jerzy Waldorf. Ale dlaczego właściwie będzie? Jo, bo się opłaca. Jerzy Waldorf tam z drżącą ręką. Teraz ma kciuk na boku. Plus i minus. Przez chwilę myślimy, że tego... To jest tak zwany Waldorf fortuny, nie? On decyduje o losach człowieka po prostu, jak Cezar, no. Tak jest. Moi drodzy i moje drogie, moimi gośćmi był oczywiście Mateusz Witkowski oraz Bartek Przybyszewski z Podcastexu, a to był... teraz was przedstawiłem. No właśnie tak zapomniałem. Będzie jakaś zapowiedź, jakaś taka czołóweczka, nie. Czy ludzie będą jakby do godziny będą... Zawsze chciałem, żeby każda audycja się zaczynała 15-minutowym fade-inem. To jest tak, żeby wiesz, co? To my zrobiliśmy godzinny ponad, tak. Nie? Tak, fajne. Teraz zaczynamy nagrywać. Tak. No to słuchaj, no to co?